Chcę mówić o czymś dzisiaj bardzo ważnym. Zresztą tu zawsze się mówi o rzeczach bardzo ważnych. Już słyszeliśmy ważne rzeczy od samego początku, poprzez to wejście do sprawy Wieczerzy Pańskiej. Ale chcę dzisiaj mówić na temat odpocznienia w Bogu. Nie mówię o wiecznym odpoczywaniu, daj mu Panie, tylko o odpocznieniu w Bogu. Nie wiem jak wy czasami, ale człowiek się czasami czuje taki zmęczony, taki znękany, taki gdzieś różne rzeczy przeżywa i mówi, Boże, gdzie jest to odpocznienie? Gdzie jest to odpocznienie? Przecież jako człowiek Boży, dziecko Boże, powinienem być, odpoczywać w Tobie, cieszyć się Twoją obecnością. I kiedy czytam i od dłuższego czasu nad tym rozmyślam, rozważam list do Hebrajczyków, bo list do Hebrajczyków nas do tego wzywa i czasami jesteśmy zaskoczeni to jak. O co w tym wszystkim chodzi? I będę czytał od trzeci rozdział od 12 wiersza aż do 4 rozdziału wiersza 11. Baczcie, bracia, dodam siostry, żeby nie było czasem w kimś z was złego niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie, tam jest to słowo zachęcajcie, wzywajcie, dlatego ja tak wzywam od samego początku do uwielbienia i chwały. Ale zachęcajcie, wzywajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. To, co się nazywa dzisiaj. Na jutro nie mamy wpływu. W jakimś sensie mamy przez to, jak żyjemy, ale nie wiemy, co będzie jutro. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna. Miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu mówi, nie wejdą do odpocznienia mego, skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa, nie weszli. Przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Tu jest tak bardzo jednoznacznie, bardzo wyraźnie powiedziane, że z jednej strony ciągle jest żywa obietnica o wejściu do Bożego odpocznienia, a z drugiej strony jest powiedziane, że mamy usilnie starać się wejść do tego odpocznienia. Że przyjdzie taki czas, że kiedyś nie będzie nikt już mógł tam wejść do tego Bożego odpocznienia.
Kiedy czytałem ten fragment Bożego Słowa, przypomniały mi się inne słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału i z 12 rozdziału, 11 rozdziału. I pamiętacie, tam jest napisane: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam, tu u nas to jest przetłumaczone, a ja dam wam ukojenie. Tam jest użyte słowo odpocznienie albo pokrzepienie. A więc pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni czymkolwiek, a znajdziesz, oto Jezus sam obiecuje, że pokrzepi twoją i moją duszę. Oto doznasz czegoś od Boga, tak że twoje wnętrze, twoje emocje będą podniesione, posilone, ty będziesz posilony. I tam jest akcent położony na pewne wytchnienie, które potrzebuję teraz, w tym momencie, kiedy jestem w takiej trudnej sytuacji. To słowo koncentruje się na tym teraz, co przeżywam. I Jezus obiecuje mi dać to pokrzepienie, to wytchnienie, ten odpoczynek, o którym Jezus mówi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że aby doznać tego pokrzepienia na teraz, kiedy teraz właśnie przechodzę przez jakąś trudną sytuację, trudną rzecz, to my często mówimy, no tak, Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, czymkolwiek. To może być sprawa pracy, relacji, różnych rzeczy. Przeżywasz jakieś wewnętrzną walkę. Kiedy jesteś tak utrudzony, Jezus mówi, przyjdź do mnie, a ja pokrzepię ciebie. Tylko czy samo przyjście do Jezusa daje to rozwiązanie, czy tylko o tym Jezus mówi? I kiedyś, pamiętam, zwracałem uwagę na to, że aby to pokrzepienie, kiedy przychodzę do Jezusa, mogło być moim udziałem, Jezus zwraca tam uwagę jeszcze na coś. Przyjdźcie do mnie, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I weźcie na siebie moje jarzmo. I wtedy przychodząc do Jezusa, mając nisko położony umysł, czyli będąc uniżonego serca przed Bogiem, nie mędrkujesz przed Bogiem, czy uważasz, że ty wiesz lepiej, nisko położony umysł stawia nas we właściwym położeniu przed Bogiem. Nie próbujemy Bogu wytłumaczyć, że On coś nie tak, ale szanujemy, respektujemy. On jest Bogiem, On jest Panem. Kto ma uniżone i też jest cichy, łagodny i bierze moje jarzmo, czyli jest gotów i mówi do mnie, nie moja wola, bo ja to z tym kojarzę, wziąć jarzmo Jezusa, to jest ten przykład, jak dwa woły zaprzęgano do wspólnego jarzma, brano takiego młodego, który jeszcze się nie nauczył chodzić w jarzmie, i tego starszego wołu, który jest zdyscyplinowany, wie o co chodzi. Jezus mówi, jeśli weźmiesz moje jarzmo i dasz się wprzęgnąć i chcesz iść według mojej woli i będziesz ze mną szedł tam, gdzie ja. Bo wiecie, ten młody próbuje chodzić gdzieś w różne strony, ale ten trzyma kurs, ten dojrzały. Uczcie się ode mnie, weźcie moje jarzmo, uniżcie się i wtedy doznacie pokrzepienia. Wtedy będziecie doświadczać tego wewnętrznego wytchnienia, które ja wam dam. Samo przyjście do Jezusa, ale nierespektowanie Jego słowa nie da żadnej od Boga pomocy. Musisz być tym, który uniży się przed Nim. Tym, który jest gotów i powiedzieć, tak, nie moja wola, ale Twoja wola, Panie, niech się stanie. I zauważyłem, że ten fragment z Mateusza z 11 rozdziału odnosi się do takich naszych bieżących, aktualnych, różnych, trudnych sytuacji. I czasami wpakujemy się w jakieś takie rzeczy, ale Bóg nas wzywa do tego, abyśmy się wyciszyli, uniżyli, wzięli jarzmo i szli tak, jak On nas chce
prowadzić. Ale w tym liście do Hebrajczyków chodzi o coś innego. Chodzi jeszcze o coś więcej. Kiedy czytam ten fragment i nawet chociaż temat tego słowa użytego odpocznienie jest w jednym i drugim przypadku taki sam, to to słowo, ten przedrostek, który jest w liście do Hebrajczyków przed tym tematem, jest trochę inny i bardziej koncentruje się na miejscu. Że Bóg chce nas zaprowadzić do miejsca, dać nam miejsce, miejsce odpocznienia, w którym będziemy mogli przebywać, w którym będziemy mieli wytchnienie, w którym będziemy mieli błogosławieństwo, zaopatrzenie i tak dalej. Dlatego ta obietnica, dzięki Bogu, tego wejścia do tego Bożego odpocznienia. Zwróćcie uwagę, tu jest wyraźnie podkreślone, że to jest Jego odpocznienie. Wejście do mego, mówi Pan, odpocznienia. To nie jest ludzkie odpocznienie. To jest coś, co przychodzi z obecności Boga do twojego i do mojego życia. I wchodząc do tego odpocznienia, masz świadomość celu, do którego zmierzasz. Tego, co Bóg dla ciebie przygotował. I będziesz mógł odpoczywać, idąc w tym biegu, a jeśli trzeba będzie, będziesz doświadczał pokrzepienia, kiedy będziesz miał właściwą postawę przed Bogiem, On będzie ciebie posilał i pokrzepiał w odpowiednim czasie. Komu? A więc to słowo z listu do Hebrajczyków właśnie odnosi się bardziej do miejsca, chociaż znaczy odpocząć, znaczy mieć wytchnienie, ale odnosi się do miejsca, do którego Bóg chce nas zaprowadzić. I tutaj czytamy, że Bóg postanowił wprowadzić Izraela do takiego odpocznienia, jakim obrazem tutaj jest ziemia obiecana. Wyprowadził ich z Egiptu, prowadził ich przez pustynię, ale ani Egipt, ani pustynia, ale ta ziemia, do której mieli wejść, którą mieli posiąść, była tym miejscem przeznaczenia, miejscem odpocznienia. No bo wiadomo, że chyba trudno wypocząć na pustyni, gdzie wszędzie piasek, gdzie upał, noce zimne, gdzie właściwie nie ma wody tak normalnie, nie ma niczego. Jest piasek i piasek i piasek. Ale Bóg mówi, a was prowadzę do miejsca, gdzie będą źródła wód, gdzie będą sady, gdzie będą drzewa, gdzie będą studnie, gdzie będą wody w górach i w nizinach. Ja was doprowadzę do szczególnego miejsca. I autor tego listu nazywa to daje jako obraz odpocznienia dla ludu Bożego, celu, który Bóg ma dla ludu Bożego. I tu jest powiedziane, że Bóg ostrzega, czy pokazuje nam na przykładzie Izraelitów, że chociaż Bóg to miejsce odpocznienia im przeznaczył, oni go nie osiągnęli. Oni tam nie weszli. Oni tam nie znaleźli się, przynajmniej duża część tych, którzy powinni tam się znaleźć, nie znalazła się tam. Oni rozminęli się z tym miejscem, którym to przysiąg, że nie wejdą do odpoczynku Jego, jeśli nie tym, którzy byli, nie ulegli. Inaczej mówiąc, którzy nie okazali Bogu posłuszeństwa. Zobaczcie, już na początku czy Tymoteusz czytał, że wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo dobre. Wszystko. I ta ziemia, którą Bóg przeznaczył dla Izraela, była bardzo dobra. To było coś, w czym oni, w tym miejscu, gdzie oni mieli doznać wytchnienia od tego skwaru słońca, od tego piasku, od tego ciągłego wędrowania, mogli po prostu osiąść w tej ziemi. I możemy powiedzieć, bo tu ten tekst wyraźnie mówi, że gdyby Mojżesz prowadził ich, by ich do odpocznienia, Bóg nie mówiłby o jakimś innym jeszcze odpocznieniu. To znaczy, że z jednej strony ta ziemia była dla nich wytchnieniem, była celem, jak najbardziej była miejscem odpocznienia,
ale ona symbolizuje daleko coś więcej, co Bóg ma dla Bożego ludu, dla nas, dla Kościoła, dla wybranych. Drodzy, myślę, że i tak niektórzy na to patrzą i myślę, że jest to jak najbardziej właściwe, że ta ziemia obiecana, którą Izrael miał objąć w posiadanie, jest obrazem Bożego Królestwa, Bożego Panowania, miejscem chwały Bożej, miejscem przebywania Boga. Już myślę bardziej w wieczności tego, co Bóg ma dla nas. Pamiętacie, Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce. I gdy przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, tam, gdzie ja jestem. W liście Jana, w pierwszym liście, trzecim rozdziale od 1 do 3 jest napisane, że będziemy, że to jest nasza nadzieja, będziemy podobni do Niego, będziemy przebywać w Jego chwale i w Jego obecności. Apostoł Paweł tak pięknie mówi w liście do Filipian w 3 rozdziale, mówi, ja ciągle zmierzam do celu. Ja jeszcze go nie osiągnąłem. Ja jestem w drodze. Ja zmierzam do nagrody, którą Bóg w Chrystusie Jezusie dla mnie przygotował. Tak więc ta ziemia obiecana, z jednej strony naturalne w ich życiu, w ich czasie miejsce Bożego odpoczynku, ale jest obrazem tego, co Bóg ma dla wybranego Bożego ludu, dla ciebie i dla mnie, dla Kościoła. Zmierzamy do wiecznego celu, do wiecznej społeczności i obecności z Bogiem. Jeżeli społeczność z Panem dzisiaj nie jest dla mnie czymś ważnym, to chcę ci powiedzieć, rozminiesz się z tym celem. Jeżeli Boża obecność dzisiaj nie ma wartości dla ciebie, ona nie będzie, nie będziesz z tej wartości korzystał. No bo jak? Słowo Boże nam mówi, że to miejsce odpocznienia, ono jest celem, do którego zmierzamy, tego, kiedy będziemy na zawsze już z Panem i nic nie będzie w stanie tego zmienić. Ale chcę też powiedzieć, że to miejsce odpocznienia rozpoczyna się tutaj. Ono już jest nam darowane, jest stanem, w jakim ty i ja znajdujemy się, kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa i uznajemy w Nim swojego Pana i Zbawiciela. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny, nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. W 1 Jana 3,14 my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. A inne miejsce mówi, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. W liście do Kolosan Paweł pisze, wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. A więc dla Kościoła, dla nas, my nie zmierzamy już do Izraela, żeby tam zamieszkać. To nie jest nasze miejsce. Bóg mówi o innym dniu. I dalej jest napisane, że takim symbolem odpocznienia, które Bóg ma dla swojego ludu, był sabat. Bóg odpoczął dnia, i tu też jest on wymieniony jako pewien przykład. Bóg odpoczął dnia siódmego. Niektórzy, myślę, Żydzi tutaj uważają, że Bóg już właściwie to cały czas odpoczywa i nic nie robi. Ale tam jest mowa, że odpoczął od dzieła stworzenia, ale nie, że w ogóle Bóg nic nie robi. Jezus wyraźnie mówi, mój ojciec działa, ja działam. Bóg jest cały czas zaangażowany. Biblia mówi, że Bóg cały ten świat podtrzymuje przez swoje słowo, przez Jezusa Chrystusa, list do Efezjan, 1 rozdział. Bóg jest cały czas zajęty. Wiecie, niektórzy zbierają te różne informacje, kataklizmów, spisków ogólnoświatowych, lobby, jakie działają. A ja sobie tak słucham i sobie tak myślę jedno. Co ja będę się tym wszystkim zajmował?
Ja wiem jedno, mój Bóg jest na tronie. Amen? On ma władzę nad wszystkim i nic nie wymknie się spod Jego kontroli i ręki. I wiem jedno, ty i ja jesteśmy bezpieczni. On kontroluje wszystko, nie lobby, nie finansiści, nie ci, wiecie, najbogatsi tego świata, którzy trzymają całą... Nie, Bóg jest ponad tym wszystkim. I ty i ja takiemu Bogu służymy, do takiego Boga należymy i w Nim mamy odpocznienie. Nie musisz padać w panikę, ale możesz odpocząć. Odpocząć od swoich wysiłków, od swoich trudów. Popatrzcie, lud Boży doświadczył niesamowitych rzeczy. Tak jak ty i ja, wyprowadził nas z grzechu, wyprowadził nas z ciemności. On wyprowadził ich z Egiptu, który był miejscem świata ciemności, panowania szatana. Obraz. I wyprowadził nas i przeprowadził nas przez wodę chrztu, abyśmy szli teraz do miejsca odpocznienia, do wiecznej chwały, która jest w Chrystusie Jezusie. Ale ty i ja już przebywamy, nie mogę zmierzać tam, jeśli już nie przebywam w tym odpocznieniu tutaj. Jeśli nie jesteś w Chrystusie Jezusie. Biblia mówi, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. I w Chrystusie Jezusie to Bóg obdarował nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Mamy wszelkie błogosławieństwa. To, co oni mogli odbierać w sposób fizyczny, materialny w ziemi obiecanej, ty i ja, kiedy oddajemy nasze życie Chrystusowi, już jesteś w Jego odpocznieniu. Obyśmy tylko nie zatrzymali się, czy nie utracili tego celu, który wiecznego celu, który jest przed nami, bo my cały czas tam zmierzamy. Zobaczcie, staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Cały czas. Doświadczyli cudów Bożych, doświadczyli manny z nieba, doświadczyli wszelkiego pokarmu, wody ze skały, obecności Boga w sposób wręcz namacalny. Biblia mówi, ale jednak nie weszli, ale jednak zatrzymali się na granicy. Co się stało, drodzy? Co się stało? Biblia mówi tutaj wyraźnie, ostrzega nas, komu to przysiąg, że nie wejdą? Chociaż im obiecał, chociaż powiedział, tak, ja was tam chcę zaprowadzić, to jest mój cel. Ale oni tam nie weszli. Dlaczego tam nie weszli? Komu przysiąg, że nie wejdą? Jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Inaczej mówiąc, lud Boży, który zostaje wyprowadzony, znajduje się w dobrym miejscu, przeżywa Bożą obecność. Bóg oczekuje ciągłego, ustawicznego, duchowego wzrostu, duchowej dojrzałości. I ty i ja musimy o to dbać i tego pilnować. To jest coś więcej powiedziane. Popatrzcie, i nam bowiem, autor tego listu teraz mówiąc o nich, mówi teraz do nas, i nam bowiem, jak tamtym wyprowadzonym z Egiptu, tamtym prowadzonym po pustyni, tamtym, których Bóg przyprowadził do granicy ziemi odpocznienia, była zwiastowana Ewangelia. To jest użyte słowo Ewangelia, dobra nowina. Była zwiastowana dobra nowina. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Dlatego w tym liście autor mówi, zwracajmy baczną, popatrzcie drugi rozdział, dlatego musimy pierwszy wiersz, tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, zwiastowane najpierw przez Pana,
potem potwierdzone przez tych, którzy słyszeli. Bóg poręczył je również znakami, cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Baczmy, jak słuchamy. Pytanie jest, kiedy mam głoszoną Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu, o Bożym Królestwie, o miejscu odpocznienia, ale ciągle zamykam serce. To jest powiedziane, uważajcie, abyście nie zatwardzili swojego serca. Wiecie, nie wiem, czy ile trzeba mieć rozumu, żeby z powodu, nie wiem, jakichś wyzwań, które dzisiaj sobie młodzi ludzie robią, wejść na dach pociągu pędzącego, wjeżdżać w tunel. Czy czytaliście o tym może? Dwóch młodych Czechów, dwóch Austriaków na dach kolejki metra, jak wjeżdżał do tunelu. Bodajże ci dwaj, tamci wyskoczyli jakoś, ale ci dwaj walnęli głową o tunel. O co chodzi? Czym jest twoje życie? Popatrzcie, jak diabeł potrafi, ludzi tak omamiać, pozbawiać rozumu. Ale życie nie jest do ciebie, nie tylko należy, należy do Boga. Nie jest twoją własnością, życie jest darem. I będziesz musiał zdać sprawę ze swojego życia przed Bogiem. Co z nim zrobiłeś? Czy uczciłeś Boga, czy go uhonorowałeś, czy zdecydowałeś się służyć Bogu, czy też nie? Słuchajcie, oni słyszeli Ewangelię, tak jak i my. Im się wydawało, że czy będą słuchać, czy nie będą słuchać, jakoś to będzie. Wejdą. Tylko jedna rzecz się stała, kiedy przestajemy słuchać i respektować to, co Bóg mówi. Nie nadstawiamy uszu i serca, aby to słowo nas zmieniało. Wiecie, co się dzieje? To serce zatwardza się i nie ma w nas wiary, zaufania do Boga i Bożego Słowa. Kiedy stanęli tam na granicy i Bóg mówi, jest czas, abyście weszli do tego miejsca, które wam przeznaczyłem, miejsca odpoczynku po waszej podróży po pustyni. Nie mieli wiary. Wiecie, w czwartek mówiłem o tym, rozpuszczali złą wieś. Nie zdobędziemy. Tam są olbrzymi, tam są warowne. Jak to? Przecież oglądali Boga, który sprawił, że morze się rozstąpiło. Jak to? Oglądali chwałę Bożą w postaci słupa ognia w nocy, obłoków w ciągu dnia. Jak to nie mieli wiary, gdzie Bóg, Mojżesz przemawia do skały i skała zaczyna wypuszczać wodę? Jak to jest, że przez lata codziennie rano zbierali mannę, a żeby sabat był zachowany, to w ten poprzedzający dzień Bóg dawał dwukrotnie więcej tej manny. To były cuda. Słyszeli Boga przemawiającego na górze Synaj, a jednak Biblia mówi, że oni do tego odpocznienia nie weszli, że byli ludźmi niewdzięcznymi, narzekającymi, swarliwymi. Jak to jest, że słuchamy Boże Słowo, Ewangelię i to nic nie zmienia w twoim czy w moim sercu? Jak się kłóciłem, tak się kłócę. Jak się złoszczę, tak się złoszczę. Jak mówię niewłaściwie, tak mówię niewłaściwie. Chcesz wejść do odpocznienia? Czy pozwalasz Ewangelii, słowu Ewangelii, dobrej nowinie przemieniać swoje serce, abyś był gotów wejść, kiedy Pan przyjdzie? Pamiętacie tą historię o wieczerzy? Oto wieczerza jest gotowa. Przyjdźcie, wszystko jest przygotowane. Pamiętacie tych ludzi? Jeden mówi, żonę pojąłem, inny pole kupiłem, inny woły kupiłem. Się zastanawiam, czym żyje Boże dziecko dzisiaj, ty i ja? Czy pozwalam Bożej obecności i chwale Bożej, Słowu Bożemu wypełniać moje życie, że On rzeczywiście jest na pierwszym miejscu? Czy jestem w pracy, czy gdziekolwiek? On jest na pierwszym miejscu.
a ja mam z Nim społeczność. I kiedy klękam, ja przeżywam Jego obecność. Ja słyszę Jego głos. On do mnie mówi. On do mnie mówi. I On mnie koryguje. I ja Mu na to pozwalam, bo jestem w jarzmie z Nim, bo uznałem Jego władzę. Komu to przysiąg? Drodzy, jak wygląda, czy odczuwam, czy przeżywam obecność Pana, która wyraźnie mi mówi, to nie jest dobre miejsce, to tam nie możesz iść, tego nie możesz robić i ze względu na Bożą obecność mówisz nie, nie, nie. Oni słyszeli. Wiecie, to jest jak mantra powtarzali, po coś nas wyprowadził. Żebyśmy pomarli, my i nasze dzieci. I przeczytajcie sobie te różne miejsca i znowu, po coś nas tutaj wyprowadził, żebyśmy pomarli? Żadnej wdzięczności, żadnej wiary, żadnej chwały. A Bóg mówi, co wyście przez te 40 lat robili? Obnosiliście swoje bożki zamiast mnie czcić. I może jest tak, że wielu chrześcijan ma takie swoje bożki. Temu poświęcają większą czas, uwagę, na to poświęcają pieniądze. Ale Kościół, no tak fajnie jest być. A Bogu chodzi o coś więcej. On chce nas mieć na własność. Amen. On chce nas mieć na własność. To On chce decydować. On chce, żebyśmy okazywali Mu posłuszeństwo, kiedy mówi. Żebyśmy okazywali Mu zaufanie, kiedy mówi. Nie tylko nas wyrwał. Nie tylko nas przeniósł. On nas ma. I On teraz chce i błogosławi nas. Chce, żebyśmy wzrastali i mogli posiąść tą wieczną chwałę, do której zmierzamy. Aby nie było tak, kiedy rozlegnie się krzyk, już czas. A ty powiesz, no tak, ale ja tutaj jestem teraz tak zajęty. Nawet nie dostrzegasz, że odrzucasz Bożą chwałę. Bożą obecność. Boże zbawienie. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bóg, tam wyżej jest napisane, że Bóg wyznacza dzień dzisiaj. Gdyby Jozue ich wprowadził, ale to był obraz. Bóg odpoczął dnia siódmego, to był obraz. Ale Dawid mówi, że Bóg wyznacza dzień, który nazywa się dniem odpocznienia i nazywa go dziś. Dziś. I chociaż to słowo, to odpocznienie, które tu jest użyte w liście do Hebrajczyków, oznacza, że to przebywanie z Bogiem na wieki, to, co Bóg dla nas przygotował w wieczności, to słowo dziś mówi, że każdy Boży człowiek już od momentu, kiedy przychodzi do Chrystusa, może znaleźć się w miejscu odpocznienia, ale też także ty dziś, który jeszcze nie wszedłeś do tego odpocznienia, możesz dzisiaj do niego wejść. Dzisiaj, nie jutro. Jutro możesz się nie obudzić. Dziś. Jest to darowane. To miejsce odpocznienia, które równoznaczne jest z miejscem panowania Jezusa Chrystusa, z Królestwem Bożym, abyś mógł tam być dziś. I tutaj jest napisane, kto wchodzi do tego odpocznienia, odpoczywa od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich. Tak się zastanawiam, od jakich dzieł? Od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Wiecie, myślę, taka główna myśl, która mi się tutaj nasuwa, ludzie przychodzą do Boga, chcą być w odpocznieniu, ale tak naprawdę próbują zapracować na to miejsce odpocznienia, miejsce odkupienia, miejsce zbawienia, które jest w Chrystusie, tylko w Chrystusie. Wiecie, ludzie stworzyli przez wieki różnego rodzaju pomysły. Byli tak zwani biczownicy na przykład. Albo zamykali się w celach,
albo wiecie, gdzieś szli poprzez umartwianie się, to były ich dzieła. Oni mówią, coś muszę zrobić, aby zdobyć to miejsce, miejsce odpocznienia w Bogu i w końcu znaleźć się w Bogu. Ale wiecie, co apostoł Paweł mówi? Wszystko, co mi było ze względu na Chrystusa, jakby zyskiem uznaję za... Tam jest dosłownie powiedziane za nieczystość, która wychodzi ze mnie w toalecie. To jest mocne słowo. Ten, który wchodzi do jego odpocznienia, nie wchodzi poprzez swoje starania, wysiłki, że on zapracuje na to odpocznienie, na to zbawienie, na to odkupienie. To jest niemożliwe. To jest tak, jakbyś przychodził z tym całym brudem, powiedział, Boże, popatrz. Mogę tylko w jeden sposób wejść do tego odpocznienia. Dziś, jeśli głos jego usłyszysz, jak możesz tam wejść? Przez uniżenie. Przez wyznanie, powiedziałem, Boże, jestem grzesznym człowiekiem, do cna w ciemności, grzeszny. I proszę, pozwól mi, daj mi wejść do Twojego odpocznienia. Już przestanę się starać o własnych wysiłkach, zapracować na to odpocznienie, na zbawienie. Żadna Twoja i moja sprawiedliwość, samosprawiedliwość, uczynki, nawet najlepsze, słyszeliśmy niedawno, są jak szata splugawiona. W oczach świętego Boga. Wiecie, to jest arogancja wobec Boga, to jest ta pycha w naszych sercach. Ja mogę przecież. Niektórzy ludzie mówią, każdy dobry uczynek jest taki stopień do nieba. Dosłownie, dosłownie. Stopień do nieba. Nie możesz w ten sposób się do nieba dostać. Musisz przyjść taki, jaki jesteś. Poprosić Boga, aby cię przybaczył, aby cię przyjął, aby cię oczyścił. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma. Nie ma. Jeśli uważasz się za sprawiedliwego, to znaczy, że się wyłączasz spod łaski. Uważasz, że jesteś niegodny łaski. Bo Chrystus przyszedł zbawić grzeszników. Dla nas, grzeszników, przyszedł. Nam bowiem, jak i tamtym, była zwiastowana dobra nowina, lecz tamtym słowo nie przydało się na nic. Mówię, Boże, jak to jest możliwe? Żywe, potężne Twoje słowo i na nic? Zobaczcie, że potrzebna jest właściwa gleba, właściwe nastawienie, wiara, zaufanie, posłuszeństwo w naszym życiu. I to jest ta przypowieść o czworakiej roli. To samo słowo, pełne życia i mocy. Dla jednych tak nieważne, że diabeł od razu przychodzi i porywa z ich serc, myśli, słowo Boże. Dla innych podeptane. A Bóg chce, żebyśmy byli w jego odpocznieniu. Możesz dzisiaj wejść. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Możesz przyjść, możesz zawołać. Oczywiście to ta Boża odpowiedź przyjdzie wtedy, kiedy to będzie wołanie z głębi Twojego, mojego serca. Kiedy powiesz, Boże, potrzebuję łaski, potrzebuję miłosierdzia. Przyjdź do mego życia i bądź moim Panem. I zobaczcie, chociaż Bóg jest wszechmogący, On na siłę tego z nami nie zrobi. Kończąc, jeszcze jedną myśl. Kiedy ludzie staną przed Bogiem, pastor Lorek miał takie ostatnie kazanie, mówi, że tak zakończył. Mówi, kiedy ludzie staną przed Bogiem, a wszyscy staniemy. Jedni powiedzą do Niego, Panie, niech stanie się Twoja wola.
I on mówi, wejdźcie do radości Pana swojego. A inni, do innych Jezus powie, niech się stanie wasza wola. I zostaną odrzuceni na wieki. Jeśli tak wybrałeś, tak zdecydowałeś. Wejście do odpocznienia. Wiecie, to jest wspaniała obietnica. Nie musisz czekać, nie musisz się gdzieś udawać do jakiegoś kraju. To miejsce jest tutaj, dziś, teraz. Kiedy zawołasz do Boga, kiedy się uniżysz i poprosisz Go, aby Jezus Chrystus rozprawił się z tą ciemnością, grzechem, brudem w twoim życiu. Jesteś czysty? Pojednany z Bogiem? Gdybyś dzisiaj umarł, będziesz z Nim? Na te pytania musimy sobie odpowiedzieć. Zobaczcie, tamci wyszli, doświadczyli wiele fantastycznych rzeczy, nawet byli ochrzczeni, nawet, powiem tak, przyjmowali wieczerzę w postaci wody ze skały i manny, która jest obrazem wieczerzy, a jednak gdzieś tam odeszli, zboczyli, zaczęli okazywać nieposłuszeństwo. Chcę być w Bożym odpocznieniu. Chcę, wiecie, przestać trudzić się własnymi wysiłkami. Oczywiście, że jest potrzebny i trud, i wysiłek w naszym chrześcijańskim życiu, ale jedno, ty i ja możemy odpocząć w Bogu. Jesteś zbawiony, odkupiony, nie przez swoje starania, ale przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Amen. Możesz odpocząć. Możesz odpocząć w tym, w Nim. Więcej. On obiecuje, że cię będzie pokrzepiał tylekroć, ilekroć będzie potrzeba. Jeżeli będziesz człowiekiem, który pragnie się Bogu podobać, chodzi z uniżonym sercem. A jeśli gdzieś tam głowa nam za dużo do góry podeszła, to uniżamy się, przepraszamy i On okazuje łaskę i miłosierdzie. Halleluja. Powstańmy, drodzy. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że to wejście do odpoczynienia ciągle jest ważne, że wyznaczyłeś dzień, który nazywa się dzisiaj. I dlatego każdego dnia możemy dawać wyraźne wezwanie, obietnice, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest ten dzień, w którym człowiek może wejść do Twojej obecności, do Twojego odpocznienia. Panie, modlę się o nas, abyśmy będąc z Tobą zważali na swoje serca, na swoje kroki, abyśmy nie znaleźli się w sytuacji tak jak Izrael. Aby nie było tak, że kiedy trzeba dobiec do końca, nie będzie w nas wiary. Będzie zatwardzone serce. Chroń nas od tego, Panie. Chcemy biec dobry bieg wiary, tak jak apostoł Paweł powiedział. Wiarę zachowałem, biegu dokonałem, teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości. A też, Panie, modlę się, aby osoby, które nie są w tym odpocznieniu, aby nie lekceważyły Twojego głosu i Twojego wezwania, ale jednały się z Tobą. Tak w imieniu Jezusa o to się modlimy. Amen. Jeśli ktoś chciałby się jeszcze pomodlić, brat Wojciech zakończy to zgromadzenie. A jeżeli ktoś chciałby po tym nabożeństwie przyjść i rozmawiać i powiedzieć tak, ja chcę dzisiaj przyjść do Jezusa, chcę znaleźć to miejsce odpocznienia dla mojej znękanej duszy, chcę być pojednany. Ja tutaj jestem, jesteśmy tutaj. Słuchajcie, Bóg jest obecny tutaj i chce nas błogosławić, chce nas ratować, chce nam pomóc. I nikt z nas nie musi doświadczać porażki przegranej, czy iść na wieczne zatracenie. Amen.